Nee, 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 nee. Witajcie kochani bardzo serdecznie w materiale, którego pierwotnie nie planowałem, ponieważ zupełnie z głowy wyleciało mi, że w tym tygodniu, a dokładnie rzecz ujmując 17 stycznia 2023 roku, dostaniemy kolejny, zakładam, finałowy trailer do trzeciego sezonu Mando. Tak więc przybywam do Was w formie podcastowej. Wybaczcie, że nie dało rady, że tak powiem, nagrać z wideo, z tego względu prostego, że no jestem zarobiony wszelkiego rodzaju materiałami na kanale, na innych kanałach, jak i również innymi rzeczami, więc najzwyczajniej w świecie nie mam czasu i możliwości, żeby ogarnąć, ale przybywam do Was w takiej formie podcastowej, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No i zanim ja przejdę do swojego omówienia tego, co właściwie dostaliśmy, dwie niezwykle ważne rzeczy. Po pierwsze, doskonale zdaję sobie sprawę i każdy z nas chyba daje sobie sprawę, jak znaczącą rzeczą mimo wszystko dla większości fanów jest trzeci sezon Mando, czy ogólnie kontynuacja The Mandalorian, więc dla tych z Was, którzy nie będą zgadzać się albo częściowo nie zgadzać się będą z moją opinią, jakby jestem pewien, że będzie takich osób sporo, pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia i absolutnie tutaj nie twierdzę, że jest to jedyna święta prawda, więc to po pierwsze. Po drugie, przypominam, że generalnie nie toleruję w komentarzach wszelkiego rodzaju spoilerów. Nie mówię tutaj o oficjalnych informacjach, które się pojawiły, tylko o wszelkiego rodzaju spoilerach, które gdzieś tam przemykają w internecie, więc bardzo proszę, nie psujcie zabawy mi, jak i również innym osobom w komentarzach, bo będę musiał blokować ewentualnie. Jeżeli ktoś naprawdę daleko się posunie. Tak więc już po tym wstępie krótkim technicznym, przejdźmy do tego, co dostaliśmy. I tak naprawdę dostaliśmy trailer, który szczególnie na początku bardzo mocno wskazuje nam założenie, jakie jest podstawowe, jeżeli chodzi o ten serial. A mianowicie Mando Mesjaszem Mando. Co jest dla mnie zaskakujące, o czym za chwilę, dosyć mocno jest tutaj akcentowana relacja Mando z innymi Mandalorianami. O ile jeszcze sam fakt, powiedzmy, jego pielgrzymki do Mandalory, żeby odkupić swoje winy za zdjęcie hełmu i tak dalej, no to już można było się domyślać i mogliśmy zakładać na podstawie poprzednich sezonów, więc to nie jest jeszcze dziwne, ale sam fakt w trailerze, kiedy Mando mówi, co to znaczy być Mandalorianinem, co to znaczy że nie tylko walczyć, ale też nawigować i ilość jego interakcji z innymi Mandalorianami, to wam powiem szczerze, jest coś, co było dla mnie, co nadal mimo wszystko jest najjaśniejszym punktem tego wszystkiego. Jak za bardzo nie lubię ogólnie Mandalorian, o czym też za chwilę w tym wydaniu, to zapowiada się, że Mando, który ma to swoje przekonanie i który teoretycznie pod koniec drugiego sezonu oddał dzieciaka i już dzieciaka nie powinniśmy się przejmować, który podróżuje i odkrywa ponownie tą kulturę, to jest jak najbardziej w porządku. I to jest pewnego rodzaju okazja do tego, moim zdaniem, żeby podbudować tych Mando, bo to, co mówiłem już przy sezonie pierwszym, przy sezonie drugim już nie mieliśmy za bardzo aż tyle okazji. Mando są trochę dla mnie monotematyczni i powiedziałbym, serial na razie prezentuje ich na zasadzie Mando są super, bo mają bronie i jetpacki i to jest koniec. Nie ma jakby jakiejś, powiedziałbym, większej głębi, dlatego tak bardzo podobał mi się wątek sekty, tego odłamu Mandalorian, którzy są tak dedykowani, tak oddani swojej wierze, że nawet Mando, który jest wychowany w tym wszystkim i który ma jakieś wątpliwości, to i tak głęboko, powiedzmy, w tym siedzi. W którą stronę to pójdzie, jak bardzo, ilu będzie tych Mandalorian, bo to też jakby było mówione w poprzednich sezonach, w poprzednich odcinkach, że no Mandalorianie zostali przetrzebieni, no mam nadzieję, że tutaj się nie okaże, że jest ich jakaś gigantyczna, niesamowita ilość, jak i również mam nadzieję, że Mando w żaden sposób nie zostanie tym Mesjaszem, nie zostanie tym przywódcą, biorąc pod uwagę trochę moim zdaniem sztuczną kosę, która była pod koniec drugiego sezonu, gdzie Bo-Katan wkurzała się, że ty tam ten mieczyk wziąłeś i w ogóle teraz dawaj, musimy się bić o to, bo no już argumentowałem, dlaczego to jest bez sensu. Jestem ciekaw. Mimo wszystko naprawdę chcę zobaczyć, jak ten Mando będzie w tym wszystkim lawirował i jak właściwie zostanie nam to zaprezentowane. Oczywiście również trailer dosyć mocno nam pokazuje, że wrócimy do niektórych starych lokacji, przede wszystkim Nawaro, które swoją drogą
niesamowicie się rozbudowuje, bo zakładam, że tam, gdzie spotkamy Carla Weathersa jako szefa, no to to jest cały czas planeta Navarro, która niesamowicie się rozbudowuje. I to nie wiem, czy tyle było przeskoku czasowego, czy to jakaś, nie wiem, jakiś boom ekonomiczny, no nieważne, mniejsza z tym. Łatwo też również zauważyć, że tam będzie Babu Frik, więc wow, kolejne cameo, które moim zdaniem jest całkowicie zbędne, no ale niech będzie. Z drugiej strony widzimy, że tam będzie bitwa Mandalorian, zakładam, czy też kumpli naszego głównego bohatera z, nie wiem, jakimiś piratami, z kimkolwiek. Więc, nie wiem, może będzie side quest w postaci bandyci napadają na naszą wioskę, to wy z Mando i ze swoją ekipą pomóżcie nam, tak. Kolejna znana lokacja, która nam się pojawi, to jest Tatooine, ponieważ nasza pani mechanik się pojawia. Jakkolwiek już, nie będę kłamał, żygam Tatooine, to zakładam, że tu pewnie będzie wytłumaczenie na zasadzie, no stateczkowi coś się zepsuło, stateczek nie do końca działa, więc tylko pani mechanik, która pomagała go budować, jest w stanie go naprawić albo ma jakieś, nie wiem, części, whatever. Pewnie zakładam, to jest moje luźne założenie, dlatego znów polecimy na Tatooine. Czy pojawi się Boba Fett? Mam nadzieję, że nie. Ja bym w ogóle tam całą Tatooine wypieprzył, no ale cóż. Też również, jeżeli się zatrzymamy i oglądamy dokładnie ten trailer, widzimy, że scena z fajerwerkami, które się tam pojawiają, jest, zakładam, wydaje mi się, na Tatooine. Czyli nie wiem, czy tam jest jakaś celebracja, czy tam jest jakieś święto, nowy rok. Nie wiem, czy Tatooine na przykład dołącza do Nowej Republiki. Ciężko jest mi powiedzieć, będziemy tutaj zgadywać oczywiście. Natomiast jednak ile, jeżeli jesteśmy przy okazji statku, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Sam trailer ma jakieś tam minuta 45, minuta 50, coś powiedzmy w tej skali. No może nie połowa, ale tak z 40% tego trailera, może trochę mniej, ale jednak spora część, to są ujęcia naszego statku. Nasz statek z Mando leci przed nas w przestrzeń. Mando z Baby Yodą przytulają się, czy tam powiedzmy bawią się, czy siedzą po prostu w kokpicie. Lecimy przez deszcz, startujemy z Tatooine. Znowu lecimy nad jakimiś tam sztucznymi ogniami i tak dalej, i tak dalej. I jest tego strasznie dużo. Jakby mam wrażenie, że to jest taki trochę zapychacz. Nie wiem, czy po prostu twórcy nie chcą nam zdradzać za dużo w trailerze, więc wrzucili sceny, które są dynamiczne i mamy stateczek, czy jest ku temu jakiś inny powód. Z drugiej strony, nie wiem, może za słabo się sprzedaje zestaw klocków Lego z tym statkiem i to jest forma jakiejś promocji, nieważne. Jednak jest również inny wątek, na który trochę czekam, ale też którego się trochę obawiam, mianowicie nazwijmy to ociężałość, czy też ospałość Nowej Republiki, ponieważ pojawia nam się z poprzedniego sezonu pilot X-Wingów z siwą bródką pilot, który mówi, że coś tam na zewnątrz, na zewnętrznych rubieżach gotuje się, szykuje się i póki jak wy już, czy jak ty zareagujesz, to już będzie za późno. No i nie sądzę, żeby on to mówił do Mando. Naprawdę śmiem w to wątpić. Raczej zakładam, że tutaj będziemy mieli pewnego rodzaju jego przemowę, że ja tutaj weteran z zewnętrznych rubieży przylatuję na Coruscant i mówię wam, co będzie źle, a wy nie słuchacie. Co samo w sobie nie jest złe, no bo generalnie ospałość Nowej Republiki to jest wątek, który jeszcze nadal moim zdaniem za mało jest eksplorowany, za który można byłoby więcej powiedzieć, ale też który jest bardzo łatwo zepsuć, bo bardzo łatwo jest pokazać, że o, tutaj urzędasy, haha, nic nie robią, a ludzie na zewnętrznych rubieżach wiedzą, co robić, bo to jest takie pójście na łatwiznę, to jest straszne pójście na łatwiznę i zobaczymy właściwie, co z tego wyjdzie. Z drugiej strony, no, widzimy w trailerze doktora Pershinga, który lata sobie w taksóweczce, czy jakimś tam prowadzonym przez droida statku na Coruscant. Czy to jest jego wolność za współpracę? Czy to jest wolność za jego informacje? Czy on się wydostał? No raczej wątpię, gdyby uciekał, gdyby ukrywał się przed Nową Republiką, to raczej nie byłby na Coruscant. No ale kto wie, przekonamy się, no Moff Gideon gdzieś tam nam krąży oczywiście w tle i on prędzej czy później w jakiś sposób się musi pojawić. Zobaczymy też ogólnie, jak cały wątek nawiązywania, czy powiązania z, czy to First Orderem, czy też Final Orderem będzie zaprezentowany, po której stronie właściwie ta frakcja stanie. No tu jest mnóstwo materiału do skopania tego, ale z drugiej strony cały ten wątek już jest zaniedbany i częściowo skopany, więc no chciałbym, żeby Mando to naprawił, co nieco naprostował, ale wątpię, żeby coś z tego większego wyszło. Natomiast jednak na samym końcu zostawiam sobie coś, co mówiąc wprost jest zbędne
i wiem, że mogę się mylić i oczywiście mam nadzieję, że się będę mylił ostatecznie, ale jest wątek, który moim zdaniem nie powinien już się pojawiać w ogóle w Mando i który został spieprzony w The Book of Boba Fett, no a oczywiście Baby Yoda, czyli nasz gówniak. Sam fakt tego, że trailer kończy się dwoma scenami, gdzie Baby Yoda najpierw leci, jakiś potworek na niego wyskakuje, a potem potworek jest odepchnięty mocą. Już sam fakt tego, że to zamyka nam trailer, jest dla mnie męczące i na zasadzie, ej, żebyście nie daj Boże nie zapomnieli, że tu jest taki słodki ziomeczek, który używa mocy i który pewnie znowu uratuje naszego głównego bohatera mocą i w ogóle będzie gugu gaga gigi i będzie jadł ciasteczka i wszyscy się będą sikać. Bardzo się tego boję. Bardzo, bardzo, bardzo się boję tego, że Baby Yoda jest wprowadzony trochę na siłę, na zasadzie, żeby było słodko. Z drugiej strony fakt tego, że będziemy mieli, no zakładam, kolejną retrospekcję, bo widzimy rycerzy Jedi, którzy tam pilnują drzwi podczas, zakładam, rozkazu 66. Zakładam, że to jest rozkaz 66, ponieważ ta scena bardzo jest podobna do tego, co widzieliśmy w Kenobi w retrospekcjach. Jeżeli tu się pojawi jakieś odtworzenie sceny, jak Anakin Skywalker czy tam Hayden przebija się przez te drzwi i zabija, no to ja wiem, że będzie część internetu, część fanów, którzy posikają się z radości, bo to będzie piękne i Just Fury będzie po prostu płakał i dar się do mikrofonu, że to są jego Gwiezdne Wojny. No spoko, tylko naprawdę wątpię, żeby to było jakoś sensownie wprowadzone. Dla mnie cały ten wątek Baby Yody jest do wyrzucenia, no ale będzie. Jedi, nie wiem co to będzie z tą retrospekcją, zakładam, że nie wiem, może będzie jeden odcinek poświęcony tylko i wyłącznie przygodom Baby Yody, bo nasz Mando gdzieś tam zostanie pojmany przez jakieś potwory na Mandalorze i Baby Yoda sobie będzie leciał i mu pomagał. Wcale się nie dziwię, jeżeli coś takiego będzie, bo trochę mamy takie wskazówki, że coś takiego może być. Ale no, ja nie będę kłamał, gówniaka wywalić z tego serialu naprawdę dosyć wystarczyłoby i zadziała to niemal na pewno na 100% na lepszy odbiór tego serialu. No ale będzie, nie oszukujmy się. Tak więc podsumowując, czekam, mimo wszystko czekam, bo są wątki, są elementy, które mogą wypalić. Są też pewnego rodzaju prognozy czy wskazówki na to, że niektóre aspekty nie będą zbyt dobre najzwyczajniej w świecie i problemem na przykład może być ta, jakkolwiek to nazwać, serializowatość, czy też powiedzmy taka telenowelatość, przepraszam, nie ma takiego słowa, taka, to fakt tego, że Mando przeradza się troszeczkę w taką telenowelę i mam nadzieję, że to się jak nie stanie. Też nie oszukujmy się, no poprzeczka, jeżeli chodzi o jakość samego serialu jako serialu, nie mówię jakie Gwiezdne Wojny, po Andorze jest postawiona bardzo wysoko i ja nie zakładam, że ten serial jej dosięgnie, absolutnie. Ale naprawdę chciałbym, żeby był on dobrze, może nie nawet bardzo dobrze, solidnie zrealizowany. Mam nadzieję, że tak się stanie i mam nadzieję, że jak najwięcej moich oczekiwań, nawet nie tyle zostanie spełnionych, co jak najbardziej będę mógł się cieszyć z tego serialu, że będę mógł się na nim przede wszystkim dobrze bawić i mam nadzieję, że pod koniec tego trzeciego sezonu będę mógł powiedzieć, że na szczęście w wielu kwestiach się myliłem i za to naprawdę mocno trzymam kciuki. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba mi się to, co robię na moim kanale, możecie wesprzeć mnie, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Zapraszam również do komentowania, oczywiście zgodnie z zasadami, o którymi mówiłem na początku. Jeszcze raz wielkie dzięki, do usłyszenia w kolejnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!